A zatem czas przedstawić dzisiejszą trójkę, która poprawnie odpowiedziała na moją zagadkę. A są to, tak jak wczoraj, masny użytkownik i Stix plus jeszcze masny sznycel. Tak, dzisiaj wasza trójka poradziła sobie z tą zagadką dobrze. Ale to oczywiście nie powód, żeby już spocząć na laurach. Szykujcie się na coś zupełnie nowego. Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Lukas Somonato i zapraszam już do bodajże czwartego odcinka z Q&A 5 odnowienie. Tak, kolejny odcinek, a tu już mnie zasypaliście dużą ilością tych komentarzy, gdzie w większości pojawiają się różnorodne pytania. Aż mi się przypomina któryś to odcinek. Teraz, bo ja wiem, sezon czwarty czy trzeci, że tak długaśny było, tyle tego pytań było, tyle roboty. Mam nadzieję, że to się dzisiaj nie powtórzy. Że tyle roboty aż nie będzie, mam nadzieję. A więc, nie będę przedłużał. Zobaczmy, co takiego dzisiaj mi tu napisaliście. Po co ta premiera? Cóż, myślałem, że zawsze to będzie tak ciekawe, takie wyczekiwanie będzie ciekawe. Ale skoro się nie spodobało, no to obejdzie się bez tego. Kiedy grafik ruszy dupę i zrobi miniaturki? Już nie przesadzaj. Miniaturki są... Więc czego ci jeszcze trzeba? Nie chce mi się czekać. A widzisz, cierpliwość popłaca. Cierpliwość jest uznawana za cnotę wręcz. Dobra, poczekam. No. Co to ci szkodzi godzinka? Lukaso, możesz nie ustawiać premier? No, pogoda, mogę ich nie ustawiać, skoro aż tak wam przeszkadzają. Słuchasz Travisa Scotta? Nie, raczej nie, bo nawet o nim nie słyszałem. Na szarej glebie hajsy? Czy ja wiem, hajs raczej nie rośnie na żadnej glebie. Ani nawet na szarej, ani nawet na czarnoziemach. Skąd ten pomysł? Bierzesz kokainę? Chyba powaliło trochę cię. Nie biorę żadnej kokainy, ani innych tego typu substancji. Dlaczego wąsik jest dlaczego? A nie wiem dlaczego jest. Kim jest, to jego sprawa już. Odpowiedź zagadki to pies, kotek, niezwiątko bądź bobas. Jak zobaczyłeś początek odcinka, to będziesz wiedział, że to jednak nie to. Dlaczego jak się mój tata napije, to mnie nie bije, a kolegę bije mocno po łbie? Powinien już być po, a nie no łbie. Ale dobra, nie będę się czepiał już tej pisowni, bo domyślałem się, o co chodzi. A czemu? Nie mam pojęcia. Po alkoholu ludzie robią dziwne rzeczy. Niektórym naprawdę potrafi odwalić. Czy po zakończeniu aukcji kontakt tylko telefoniczny lub mailowy adresata? Nie wiem, jak się spa... Bo nie wiem, jak się czujesz ogólnie to, co chcesz. Tak trochę zdanie... Muszę z tego się rozbić. Tylko telefon mailowy... Adresata? Tu jakoś nie wiem, jak się spało. Nie wiem, jak się czujesz ogólnie to, co chcesz. Tak jakby cztery zdania... Czy pytania, które... Nie wiem, czy jakieś mają sens. Czy po zakończeniu aukcji, no... Jak chcesz się skontaktować z właścicielem, to tam zawsze znaczy jest podany sposób najczęściej. A jak się spało? Nie wiem, jak to by się spało. No mi się spało jako tako okej. Okay. Jak się czuję ogólnie w miarę w porządku. A co chcę? No nie wiem, co chcę. Czy wiesz, gdzie uciekli zbrodniarze z wojny z II wojny światowej? Podpowiedź do Jedowska w Ameryki Południowej. No, widzę, że niektórzy domyślili, że LOL to jednak jeden z moich braci. A gdzie uciekali, jakoś tak się tym nie interesowałem, ale gdzieś kojarzę, to Ameryka. Nie jestem pewien, czy to byłaby Brazylia, czy Argentyna. Cholera, to tak te psy ujadają. Ja pierdyle, ujadają jak wariaty. Dziad u Folstatki lata idzie ciaczką figle płata? Nie słyszałem o takimś takim jak dziad u Folut. Statkiem latać i figle dzieciakom płatać? Nie, o czymś takim to nie słyszałem jeszcze. Ijo. Dobra, już nie musisz powtarzać tego.
końcu wiem, o co chodzi z tym, no, syreną i tego typu. No, syreną policyjną, czy karetki, najczęściej coś takiego to brzmi. Lady? No, to czyta się z angielskiego jako lady, powinno pisać lady, czyta się lady, czyli dama, pani. Korwin, zdjęcia? A tu nie za bardzo mam pomysł, o co ma chodzić. Czy chodzi o, nie wiem, o zmianę zdjęcia, czy coś? Jak chcesz, to sobie miej zdjęcie Korwina, no, ja ci nie bronię. Turturek? Turek? No to kojarzy się jedynie z Turcją. Ach, jak przyjemnie do stołu zasiąść czas? Może i przyjemnie zasiąść, może i przyjemnie. Gdy kusi, kusi Turek i smakiem cieszy nas? A, ty już coś kombinujesz. Coś poetyckiego ja coś czuję. Skoro rymujesz, chociaż nawet tego nie czujesz. Ale reklama G2A? G2A... Coś wspominałem za temu użytkownikowi Stixowi z do tego farminga. On się wczoraj pytał. Że polecam czasami mu tam coś poszukać, bo tam często bywają promocje. Ostatnio to były te promocje wielkanocne, teraz mogą być majowe jakieś. Tam często bywają, że te ceny tych kodów do gier są tańsze, ale działają. Nieraz tam coś kupuję i nie narzekam. Mehmet Ali Aksa? Prawie dobrze. Tu już jest dobrze. Ma tu mówiłem Aksa i bez tego P. Ale ty pewnie to celowy miałby pewnie zabieg Aksap. Coś pewnie to miałby celowy zabieg zrobiłeś. Więc prawie było dobrze. Ty palisz? A skąd ten pomysł? Że twój brat odstawia, że to kot, to ja też obstawiam, że to kot. Naprawdę, nie powinieneś zawsze obstawiać to, co mój brat. Ponieważ tu jest gra uczciwa dla wszystkich te zagadki i nawet moi bracia nie znają odpowiedzi, dopóki odcinka nie obejrzą. Rolady dwie macie robić, co chce? Czy tu... Rym? Czy to czegoś chciałeś zrymować, czy jak? Z roladami dwie? Jak rolady mogą robić, co ty chcesz? Jedzenie ma robić, co to ty chcesz? Pierwsze słyszę o czymś takim. Mrr, mrr. Kojarzy mi się jak to, no, coś takiego jak z mruczeniem kota. Turek, cygan. Jeżeli to chciałbym być... Nie wiem, w jakim sensie to chciałeś napisać. Nie wiem. Co tu miałem? Co na myśli zrozumieć? Odpowiedź na zatkę to drzwi. Nie, niestety, panie Korwin. Jak początek odcinka oglądałeś, to jest ty wiesz, że to jednak nie to. Żyd! Już nie musisz tak wykrzyknikami dawać. No, niestety też nie ta odpowiedź. No przykro mi. Chłopak bądź dziewczyna? Jak miałem wybrać, to raczej już chyba dziewczynę, no bo jednak ja jestem chłopakiem i nie jestem gejem. No i tu właśnie tylko pierwszy będzie odpowiedź. Wiem. Miłość. Ja to jednak kozak jestem. Tak, trafiłeś z miłością i dlatego na początku się znalazłeś. No dobra, nie wiem, może dobrze strzeliłem? No niestety, nie strzeliłeś dobrze. Trąbisz przez wiadro? Nie, raczej nie, nigdy nie kombinowałem, żeby zrobić z wiadra megafon. Butelkujesz wodę butelkowaną? Nie, raczej nie. Nie, nie. O, zgadłem, jej! Teraz to będzie miłość. Znaczy, odpowiedź zagadki to miłość. I to prawda. Odpowiedź zagadki, miłość. Jak zdobyć więcej widzów? Cóż, jakbym to miał powiedzieć, znaleźć, nie wiem, taki rodzaj takich filmów, czy nagrań, gdzie teraz są takie na czasie i bardzo popularne. To wtedy można zdobyć. Innym sposobem jest spróbować się jakoś wypromować, skorzystać, nie wiem, z pomocy kogoś popularniejszego. Czasami to działa, ale różnie to bywa. Najczęściej ludzie lubią oglądać coś, co jest teraz najbardziej popularne i na czasie. Co do kobiety... Ale co masz? Masz coś do kobiet? Bo nie rozumiem. Ktoś się za mnie podszywa. Poważne oskarżenia. Poważne. Sprawa robi się poważna. Ile złotych monet jest w wiadrze? No tyle jest, ile tam się ich wrzuci, no. Bo normalnie jak w pustym wiadrze nic nie będzie. Lukasu, mam to, co teraz?
Ale o co chodzi teraz? Aha, widzę tutaj, że... Bo widzę, że jest dwóch masnych użytkowników, czytające, że mam już punkt. No może jest. Dwóch masnych? No ty jesteś na razie tym masnym jedynym, którego tu widzę. A że na początku odcinka byłeś, po prostu na początku odcinka pokazuję tych, którzy no są w tej pierwszej trójce tych, no, dobrych odpowiedzi z zagadek związanych. Czemu ten masny z dołu tak się tak szczerzy? Jaki masny z dołu? No jedyny na razie masny, którego tu widziałem, to ty. Alibaba wózkiem lata? Alibaba, skądś go kojarzę, ale latał to chyba na dywanie bardziej, nie na wózku. Tronis Rombalski? Coś ci nie wiesz, no bo mówić, że to słoń Trombalski, ale... Próbowałeś zamienić litery, ale niestety. Jeszcze teraz ci się nie udało mi tak łatwo rozśmieszyć. Wtedy to się udało z tym jednym słowem, w tym pierwszym odcinku. Ale tutaj próbujesz, ale jeszcze... Teraz ci coś ci nie wychodzi. Ale nie poddałeś się, na pewno się ci się uda. Kapiszty? Kapiszty? Nie jestem pewien, co znaczyło to słowo teraz. No nie mam pewności. Ino wzięła twoje serce? Nie, nikt... Aha, już chyba rozumiem, to... Kto to był ciąg? Ino wzięła twoje serca, workiem je oplotła, a swe dłonie na cudze światła otwarła i na bodźcu się kochali, figle uprawiali, głębokie romanse przeżywam. Dobry ze mnie poeta? A nie powiem, nawet poeta z ciebie nie jest, że tak powiem. Nie... No, znaczy, kury, coś zgubiłem sensu, coś chciałem powiedzieć, ale nie wiem co, ale... Chociaż, no, nawet nie jest z ciebie poeta. Odpowiedź to pułk Trzyskiwowy wybrał do Rusa C360. A skąd ty tu pułk wziąłeś, nie wiem. Skąd ten pułk wziąłeś? Otwierasz wino ze swoją dziewczyną? Nie otwieram wina, bo nawet dziewczyny nie mam. A nawet jakbym miał, to nie wiem, może dla niej bym otworzył. Chciałbyś, żeby ten czas nie przeminął? Zależy jaki jeszcze czas. Pewne chwile fajnie było, żeby trwały wiecznie, ale... No niestety, nic nie może trwać wiecznie. Czemu Araby do mnie piszą? A ja nie wiem, w sumie powiedziawszy. Różnie bywa, nie wiem, czemu mogą do ciebie pisać. Odpowiedź to miłość. Tak, tak, zgadza się, jako trzecia osoba. Zmieniam nazwę kanału, tylko nie wiem na jaką. Pomożesz mi? A skąd wiedz, jaką ty chcesz mieć nazwę kanału? To już od ciebie zależy, co sobie wymyślisz. O, po prostu brak mi słów. Czy to prawda, że wróżka zębuszka nie istnieje? No, brawo, brawo za odkrycie, panie masny. Brawo. Ech, nie lubię, że ktoś mi tu wchodzi. Podgląduję, jak ja tu robię Q&A, niestety nie lubię tego, jak ktoś mi tam podchodzi. A co do tego pytania, kolego, że tak je pominąłem, niestety... Nie mam wpierw krokiety z mężem swej kobiety. Przecież no, ja nawet nie mam żadnej kobiety swojej. Więc jak mogę z kimś krokiety z mężem swojej kobiety? Jaki tu jest sens? To oczywiście odpowiedziałem twoje, że niestety... Najprawdopodobniej to nie istnieje, jest tylko wymysł dla dzieci. Czy święty Mikołaj został stworzony po to, aby szerzyć propagandę? Niekoniecznie. Został kiedyś stworzony, żeby... promować napój Coca-Cola, bodajże w latach 30. XX wieku, jeśli dobrze się orientuję. Czy jedynym dobroczyńcą na naszej planecie jest to pan Jarosław Kaczyński? A skąd pomysł, że on jest dobroczyńcą? I to jedynym. Skąd taki pomysł? Głosując na PiS, robimy sobie lachę? Nie wiem, każdy głosuje na kogo chce. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Wolny kraj, wolne wybory. Manufaktura? Kojarzy mi się z, no, manufaktura bardziej z czasami nowożytnymi. Gdzie, no, różniło się od fabryk tym, że tam jeszcze, no, pracowano ręcznie wszystko. Nie było maszyn, to było prace ręczne. Jebdisa? Nie, nie robię tego. Jeździsz na koniu? Nie, nie jeżdżę. Co sądzisz o podpaleniu katedry Notre Dame? Nie wiem, ale może to było i potrzebne, żeby Francuzi, ci wierzący, właśnie mogli pokazać swoją wiarę i nie bać się. Bo z tego, co się orientuję, to tam wiara, jej okazywanie publiczne, to jest po prostu niebezpieczne. No ale
Ten zachód to naprawdę schodzi coraz bardziej na psy. Czy tak mogę powiedzieć. Więc może i ten pożar był potrzebny. Bo w tego co się orientuję, wielu wiernych wtedy się modliło, a nikt nie próbował ich nawet powstrzymać ani nic im zrobić. Marszałkowie tańczą, jak jest okazja albo konieczność, to pewnie i tańczą. Stary, czemu powtarzasz to pytanie co wcześniej? Nie, nie jem żadnych krokietów z mężem swojej kobiety, bo nawet swojej kobiety nie mam. Upoisty był twój wykład? A jaki znowu wykład? Ja się pytam. A jaki wykład masz na myśli, bo nie jestem pewien teraz. Czy na trzeźwo nie da się grać z dziewczynami, bo pier coś od rzeczy? A czemu nie? Z każdą dziewczyną można pogadać na trzeźwo, jeżeli wie się jak to zrobić. Jeżeli wie się jak to zrobić. Tur, jedzie Papa Mobile. Papa Mobile? Pierwsze słyszę coś takiego. Nie, trzeci raz ktoś poda to samo pytanie, proszę was już. Nie. Czwarty raz już to samo pytanie widzę. No ile można to samo pytanie powtarzać? No trochę to jest chyba przesadzone sprawa. Niestety, panie, odpowiedzi nie zgadłeś, szkoda. Tyczka w pierdolka? Tyczka. Będzie mi się kojarzy. Wtyczka mi się kojarzy bardziej. A, zabrałeś W stąd i przerzuciłeś się tutaj pewnie. O, w tym sensie, że wtyczka, pierdolka. Nie, żadna wtyczka mi jeszcze nie rąbła, ani nie walnęła mnie porządnie. Co jest nagrodą? Jeszcze nie wiem na razie, no... Nie mam jakiegoś jeszcze takiego pomysłu dobrego. Zobaczymy, czy te zagadki dojdą jeszcze do skutku. Czy to wszystko dojdzie? Dopiero były dwie, a dzisiaj będzie trzecia. Plaga tego sracza masnego? Nie wiem, czy taka, czy plaga, czy nie. Jak ktoś lubi mieć taką nazwę, no... Takie to słowo, no, w swojej nazwie, to niech ma. Jego sprawa. W krykiety z mężem swojej kobiety? No, modyfikujesz pytanie, żebym nie myślał, no... Żebym myślał, że to nie jest to samo, co wcześniej już widziałem. Ale krykiet, to jest bodajże jakaś gra. Nie jestem pewien tylko jaka, ale żadnego z nikim w krykieta nie gram. Jak cię rozśmieszyć? Cóż, jest wiele sytuacji, że można mnie rozśmieszyć, ale... Trzeba się niekiedy postarać, a niekiedy wystarczy, że coś zabawnego zobaczę albo przeczytam. To ja opowiem taką żołnierską anegdotkę. Anegdotkę, no dobra, przeczytałem. No dobra, przeczytajmy. Spotyka się koniec z końcem i jeden mówi. Dlaczego silnik się obraca? Drugi. Bo tak. Ha, 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 ha. Ale śmieszny żarcik wyszedł? Nie, jakoś mnie nie rozśmieszył, no wybacz. Piąty raz to się powtórzyło. Proszę was, nie... To trochę przesadę, że jest pytanie na pytanie... Jedno pytanie się powtarza cały czas. I to jeszcze w jednym odcinku. To już czasami trochę jest przesadzone, moim zdaniem. Lubisz słodkości? A kto by ich nie lubił? Mogę nazwać cię okruszkiem? Nie pozwalaj sobie za dużo. Oj, nie pozwalaj sobie. Zagramy w Gothic na multiplayer? Nie wiem, może bym zagrał. Może. Lubisz gorzką czekoladę? Może nie jest jakaś bardzo dobra, ale nie pogardzę. Mówisz, że nie lubisz piwa, a ostatnio na wodnikocie idziemy, jak pijesz piwo. Nie wiem, kogo widziałeś, ale na pewno nie mnie. Nie wiem, skąd pomysł, że ja bym pił piwo. Kiedy lecisz do Japonii? A po co ja mam lecieć do Japonii, ja się pytam? Jakby zioło było legalne, to byś jarał? Nie, nawet jakby było legalne, to bym nie jarał. Tu nie jestem pewien, o co tu chodziło. Ashhadu an la ilaha il allah wa ashhadu anna muhammadan rasuluhah. Nie wiem, co to jakieś zaklęcie, coś, jakieś słowa, nie wiem, o co w tym chodziło. Jak widzę, na tym się już zakończymy, bo widzę, że tyle już tych pytań wyszło. Na tych pytaniach myślę, że odcinek się już będzie zakańczał powoli. No trochę tych komentarzy było... Trochę mi się nie podobało, że aż 5 pytań się bez powodu powtórzyło. Rozumiem, niektórzy nie mają pytań i powtarzają, ale... To też trochę czasami jest przesadzone, jeżeli... Jedno pytanie się w kółko powtarza w tej samej treści... No, kilka razy w jednym odcinku. No to czasami też trochę nie jest zbyt ciekawe... Żeby w kółko to samo odpowiadać... No to samo, na to samo. Nie wiem, jaka teraz logika była w tym, co powiedziałem, ale mniejsza o to.
A zatem skoro ci nie zdążyłeś powiedzieć do końca, to jeszcze na koniec dochodzi kolejna już zagadeczka. A zatem posłuchajcie uważnie, a jak ktoś nie chce słuchać, to tu ma oczywiście wyświetlone w formie tekstowej, żeby było łatwiej do zapamiętania. Dziś ciemnym określany, a dawniej bardzo pożądany. Walczył na równym polu, bez ukrywania honoru. Zagadka dzisiejsza. Wiadomo, czekam na wasze i pytania, i na zagadki rozwiązania. A ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym Q&A-u, jak zawsze o godzinie 18:00. W trybie premierowym, ale bez włączonego znacznika premiery, skoro tak chcecie. A zatem będę się z wami żegnał i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Cześć.